Witamy. Dzisiaj kolejny gwint BC Racing dotarł. Jest to zawieszenie do Golfa 8 i pochodnych, czyli Audi A3 8Y. Leon nowy, Octavia nowa, także ogólnie płyta podłogowa i zawieszenia konstrukcyjne związane z Golfem 8. Tu mam amortyzator przedni, na początek FR, czyli prawy. Jak to w BC Racingu, mamy nagwintowaną całą kolumnę. Główna regulacja wysokości odbywa się poprzez regulację tego mocowania na tym wkładzie, nazwijmy, i z kontrowaniem. Także tu jest główna regulacja, dodatkowo można regulować pod sprężyną. Zestawy również górne mocowania z regulacją kąta pochylenia koła, jak widać, czyli z kamberami, i regulacja twardości poprzez pokrętełko, którym kręcimy tutaj w środku w tłoczysku. Amortyzator prawy, później mamy amortyzator lewy FL, i idąc dalej będą amortyzatory tylne. A tu są jeszcze łączniki w komplecie, amortyzatory tylne, również regulacja twardości tutaj takim zbocznym takim dostępem, jak widać, również regulacja dolnego mocowania, więc amortyzator można niejako skrócić lub wydłużyć w zależności od obniżenia. No i drugi amortyzator tylny. Tutaj jeszcze klucze do regulacji się poniewierają. I sprężyny tylne z regulacjami. Muszę gdzieś... A tutaj tulejka uciekła z amortyzatora tylnego. A tutaj jeszcze... Sprężynę na tył z regulacją. Regulacja prawdopodobnie tam w tym aucie idzie od góry, więc tak wygląda sprężyna tylna z regulacją. Taki zakres regulacji, powiedzmy, mamy. I do kompletu jeszcze druga sprężyna z regulacją na tył. I będzie wszystko. Jak widać, solidnie popakowane, aby się tu w transporcie nie uszkodziło. No i zestaw na tył w komplecie. Więc tak wygląda cały zestaw do Golfa 7 i pochodnych z firmy BC Racing. Także zapraszamy. Na razie, cześć.